uważam, że w społeczeństwie takim jak polskie, czeskie, słowackie, węgierskie, ukraińskie czy białoruskie, a więc społeczeństwa, które w mniejszym czy większym stopniu, no niektóre w małym stopniu, inne w dużym, wyzbyły się balastu związanego z systemem komunistycznym i które szukają jakiejś nowej drogi, no bardzo potrzebne jest nowe porozumienie społeczne, nowy ład społeczny, no oparty jakby na innych niż dotąd zasadach, prawda? Konflikt dzieli ludzi, no ale jest pytanie, co ma ich łączyć, prawda? Co można byłoby zrobić, żeby ten rozbity dzban jakoś skleić. I zwłaszcza w latach 90. ja postrzegałem potrzebę istnienia wolnomularstwa w takim kraju jak Polska. W fakcie, że to z jednej strony mamy tę starą warstwę, no, która gdzieś sprawowała rząd dusz, a mianowicie inteligencję, no i tę nową kształtującą się warstwę, którą nazywamy różnie klasą średnią, burżuazją. Jakbyśmy jej nie nazywali, ona na pewno istnieje, to każdy z nas o tym wie doskonale, prawda? To są zupełnie nowi ludzie, oni często się wywodzą z inteligencji, prawda? Nawet mają tytuły jakieś naukowe, ale nie są już inteligencją, nie reprezentują sposobu myślenia właściwego dla inteligencji. Tutaj przepaść między tą starą właśnie grupą władającą, kiedyś władającą umysłami, duszami i tą nową, no, powstała olbrzymia i rzeczywiście loże były w latach 90. i są nadal, no, takim miejscem, w którym się mogą spotkać te różne osoby, prawda? I mnie to zawsze bardzo cieszyło, jak widziałem, jak stopniowo lody topnieją, prawda? I ci tacy nastroszeni inteligenci z tytułami doktorów habilitowanych, no, przyjmowali trochę młodszych od siebie ludzi, którzy skończyli owszem uczelnie jak najbardziej, prawda? Ale już zajęli się takim czy innym biznesem. Na pewno ludzie potrzebują też pewnej strawy duchowej. To zawsze, wszędzie tak było. Wolnomularstwo zawsze takiej strawy duchowej dostarczało. Więc z jednej strony pewnej formuły towarzyskiej, społecznej, z drugiej strony właśnie owej strawy duchowej, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy złaknieni są rytuału, ale także i wartości. No, jedni odnajdują te wartości w kościele czy innych kościołach i związkach wyznaniowych istniejących w Polsce, inni jednak nie. To znaczy nie znajdują tam tych wartości, jakich szukają. No i wtedy niekiedy, to nie jest regułą bynajmniej, ale zwracają się ku wolnomularstwu, zaczynają się interesować, wsłuchiwać, wczytywać. No i zastanawiać, czy ta oferta, jaką kieruje wolnomularstwo, jest dla nich atrakcyjna, czy nie. Czy panowie właśnie w fartuszkach nie są nie tylko śmiesznymi reliktami przeszłości, czy też mają coś do zaofiarowania młodym, wysportowanym, eleganckim, prawda, ludziom.